dobry widzowie i kupujący, Maciek z tej strony z firmy Mavkar. Dzisiaj dla Was przygotowałem to, co lubicie, czyli jest to Laguna trzeciej generacji. Tym razem nie jest to silnik benzynowy 2 litry TC, jest to diesel, no i oczywiście nadwozie, które najbardziej uwielbiacie, bo nie wiem, czy Laguna 3 tak bardzo kochacie, czyli coupé. Silnik 2 litry DCI, powiem Wam tak, nie pamiętam na tą chwilę akurat, ile to jest konny. Na 99% będzie to 150, ale silnik o dobrej opinii, ponieważ lądował też w autach dostawczych Renault, takich jak Trafic, wytrzymały, więc o kondycję tych dieslów nie musicie się martwić. Co mogę więcej powiedzieć? Jest to sześciobiegowy manual z przebiegiem 248 tysięcy. Pierwsza rejestracja w 2011 roku, więc ma 13 lat, czyli robił przy swoim życiu niecałe 20 tysięcy rocznie. Według mnie absolutnie taki przebieg akceptowalny przy dieslu, ponieważ wiecie, diesel, żeby się nie zapychał i jeździł dobrze, no wedle mojej opinii, każdy ma swoją opinię, powinien robić chociaż te 15 tysięcy kilometrów rocznie. Każdy jest fanem czegoś innego. Jedni wybierają benzynkę, drudzy diesla. To jest też duży plus, że dzięki temu, że ta Laguna w coupé jest w tym oto właśnie paliwie, można ją dużo taniej kupić od benzyny. Benzyny, jak miałem niedawno, niecały miesiąc temu, bardzo szybko się sprzedała, nadmiernie z Aso Renault. Około 35 tysięcy jest taki samochód. Te samochody potrafią być około 10 tysięcy tańsze, więc no jednak różnica jest spora, a dostajemy dalej bardzo, bardzo to ładne coupé. Spójrzcie, no linia jest przepiękna, nie jest to jakiś taki wymysł zrobiony na jakimś krótkim nadwoziu typu na przykład Megane, tylko auto zrobione na dużej płycie podłogowej. Te wozy nie miały zbyt wielkiej konkurencji, bo tak naprawdę najczęściej do wyboru mieliście tak jeszcze te lata do tyłu, no bo ten pojazd wychodził w 10, no to mieliście BMW i Mercedesa z takich większych coupé. Audi nie miało za bardzo konkurencji, jeżeli oczywiście ktoś nazwał 80 coupé takim prawilnym coupé, ale to nie była ta liga, tetetka tym bardziej. Co jeszcze? Francuzi robili Peugeota RC, czy RT, jak kto go tam woli, ale to też ciężko było wybierać między tymi samochodami, na przykład BMW 3 coupé lub Mercedesami jakimiś wielkimi, mniejszymi na serii C, na serii E i na serii S. No oni lubili te samochody, więc wybór był dość ciekawy. Japończycy i Amerykanie zawsze mogli Wam coś takiego też również sprzedać. Cóż, już nie pierwszy raz mam taką Lagunę coupé, pierwszy raz mam w dieslu, ale tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, design świetny, bardzo mi się podobają te koła 18, które tutaj są zamontowane. Te dwie rurki też wyglądają świetnie. No i ogólnie nazywają to takim trochę Aston Martinem. Bardzo ładnie jest to. Tutaj widzicie przełamanie takie nad lampą, podniesienie lekko tego tutaj bagażnika do góry. Wygląda naprawdę elegancko, bo przecież mogli zrobić to na płasko i nie wyglądałoby to tak super. Nie zestarzał się ten samochód, Wam powiem szczerze. Teraz jest moda właśnie na takie wąziutkie światła lampy. Do niej to pasuje idealnie. Akurat co jest z tyłu, to powiem Wam, że jeszcze mamy czujniki parkowania tył oraz fabryczny hak. Najczęściej przy takich wozach nie jest stosowany do ciągania przyczepki, tylko do podpięcia sobie rowerów, no bo do bagażnika raczej te tutaj nie wbijecie. Co jeszcze warto powiedzieć? Pierwszy, jedyny właściciel od nowości, rzadko się zdarza. No i serwis do samego końca. Pokażę Wam książkę później, więc będziecie sobie mogli zobaczyć, ale chyba ostatni był wykonany około 10 tysięcy temu. Wiadomo, później już w serwisach niezależnych. Co jeszcze z rzeczy, które pamiętam z wyposażenia? Mamy światła ksenonowe, czujniki parkowania przód, elektrycznie składane lusterka. No i bardzo ważna rzecz, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Przydaje się to oczywiście, jeżeli nam się nie chce samemu włączać wycieraczek i światło. Przednia szyba nawet jest oryginalna, zmierzyłem go miernikiem lakieru. Wszystko oryginał. Przednia maska ma dwie warstwy lakieru, ale jest to normalka. Jeżeli nie chcecie mieć oczywiście tony odprysków, pojeździe autostradowej przy około prawie 250 tysiącach kilometrów. Technicznie bez zarzutu, ładna opona, ładna tarcza. Felgi nie są poobdrapywane. Czy coś jeszcze mogę nie więcej powiedzieć? Chyba nie. Przejdziemy sobie zaraz do wnętrza i opowiemy o wnętrzu, bo fajne, skórzane, czarne. A też przy okazji ciekawy
stka od niego. Wóz miał założone przed samym go, zanim kupiłem, grube pokrowce miśkowe. Komuś jednak właścicielowi nie za dobrze się jeździło na skórze, bo wiadomo, trzeba ją lubić, bo czasami jest ciepło, czasami zimno. To tu mieliście założone pokrowce, dlatego te futele wyglądają bardzo, bardzo to ładnie. Tak jeszcze nagrywam, dogram wam taki bajerek, zobaczycie sobie, jak świetnie wyglądają te fotele. Zero przetarcia na najczęściej miejscu, które się przeciera, czyli jak siedzimy, to jest to lewy boczek. Spójrzcie, fotele są elektryczne z pamięcią i mają taki fajny bajer, że w trzech drzwiach same, jak widzicie, wam się przesuwają. O, i teraz jeszcze widzę, że są podgrzewane. Dobra, moi mili, nagrajmy sobie tutaj serwisy. Nie wszyscy wiedzą, ale tak sobie Renault wymyślił, że w książce instrukcji na końcu dadzą, jak widać tutaj, wpisy, czy znaczy miejsca na wpisy serwisowe, na pieczątki. Proszę, tu widzicie jedne, drugie auto było później serwisowane w firmie Autoflor i dość niedawno był ostatni przegląd przy 244 w maju 2024 roku, więc zrobione tylko 4000 na tym oleju, więc fajny plusik. Dobrze, schowajmy to do schowka. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, auto ma dostęp bezkluczykowy. I jeszcze w tej fajnej opcji, bo po prostu jak odejdziecie od pojazdu, to pojazd po prostu sam się zamyka. To jest fajna opcja, bo niektóre po prostu mają, tak jak na przykład moje Audi, nie zamkną się, tylko musicie sami kliknąć przycisk. Dobra, pokazałem już wam troszeczkę wnętrze, te fotele fajne, naprawdę niezłe, nawet nie są podłamane jak często na środku, ale spójrzcie, zastosowane naprawdę ładne połączenie tych plastikowych listew na boku i podoba mi się również, że jest on obszyty, ten boczek, skórą tutaj w tym miejscu. Z tyłu macie również skórzaną kanapę z ISOFIX-em, więc jakbyście chcieli dzieciaki na przejażdżkę zabrać, jak najbardziej. Nawet jest airbag w słupku, czyściuteńka pod sufitka, więc duży plusik, zwłaszcza często tak jest, jak kupić auto pierwszego właściciela. Jestem już na górze, więc widzicie lusterko fotochromatyczne. No i cóż, dalej przejdźmy na wyposażenie. Listewka oczywiście przechodzi dalej, deska miękka. Renault się postarało. Nie jest to biedna wersja, bo wychodziły nawet bez nawigacji. Tutaj macie Navi, klimę, automat, dwie strefy. No i tak jak wam pokazałem, jest tu na miejsce na kartę, ale że ma dostęp bezkluczykowy, więc możecie nacisnąć sprzęgło, przycisk start i auto odpali. Radio, tutaj spójrzcie, też ten taki, powiem, no nie jest to taka ciemne srebro, też ładnie utrzymany mieszek, też nie zniszczony, fajna gałka zmiany biegów, a tu macie obsługę nawigacji. Nawigacja działa i nawet ma komunikaty po polsku, tak samo jak są komunikaty po polsku na liczniku. Elektryczny ręczny włącznik od tempomatu nietypowo jest tutaj, a sterowanie tym tempomatem na kierownicy. Dość duży podłokietnik, proszę. No i tu wóz gdzieś jeszcze ma AUX-a, teraz go akurat nie widzę. Dobra, przechodzimy sobie tutaj. Kierownica prezentuje się tak, nieźle. Oczywiście żadnych błędów na liczniku nie ma. Proszę cię sobie zobaczyć, zużyte paliwo przez 7 lat. Bla, bla, bla. Zasięgi, średnia prędkość. Przegląd, jak widać, jeszcze daleko do przeglądu, ale mam nadzieję, że to pójdzie sobie szybciej niż za 30 tysięcy. No i tutaj macie przycisk do składania lusterek. Proszę, skłażyło się jedno. Teraz się rozłoży nam drugie. I mój boczek, jak wam mówiłem, naprawdę bardzo ładny, niezniszczony. Ogólnie auto, mimo tych 250 tysięcy, nie można powiedzieć, że wygląda na zniszczone. Czy mam coś jeszcze powiedzieć o stylistyce? No chyba nie. Dosyć ładnie zaprojektowana deska. Oczywiście jest bardzo podobna do zwykłej Laguny. Lekko przemodelowana, żeby to chociaż troszeczkę się wyróżniało. O samochodzie tyle. Jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to oczywiście może być to komentarz lub mail, lub możecie zadać je przez moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć co innego jest wystawione? Wbijcie na mavkaratomoto.pl. No i przy okazji dodam wam oczywiście, że każde auto u mnie zapłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a jeżeli nie macie tak tego auta, to starczy do domu w rozsądnych pieniądzach. Mogę go przywieźć na lawecie lub też do was po dogadaniu się zarejestrować. I cóż,
Jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać kolejnego na zamówienie lub też innego, jeżeli moje filmy wam się podobają. A no i przy okazji jeszcze macie taką pamiątkę, jeżeli po paru latach YouTube tego nie skasuje, będziecie sobie mogli zobaczyć, jak wyglądał wasz samochód przed zakupem. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.